Siemanko, profesor Panczur się kłania i zaprasza na... Czyli to, co było najpopularniejsze na punkowej stronie w lipcu 2023 roku. Nagrywam z samochodu, bo troszeczkę deszcz mnie przepłoszył. Co prawda ja no z cukru nie jestem, ale jednak trochę aparatu mi szkoda na takie warunki atmosferyczne wystawiać go, więc zamiast nagrania spod chmurki jest z samochodu. Numer 1. Jarocin 84, film dokumentalny. Fajnie jest zobaczyć, jak to wszystko wyglądało te prawie 40 lat temu. Numer 2. Relacja z festiwalu pieśni zbuntowanej z 8 lipca, czyli z soboty. A była to impreza 3-dniowa. Mi udało się pojawić tylko właśnie w sobotę. Zagrałem prawie półgodzinny koncert w niesamowitym upale. Potem oddałem się, że tak to ujmę, sprawą towarzyskim, konsumując muzykę innych kapel, stosując w dużych ilościach napoje chłodzące. Bardzo dobrze spędzony dzień. Już nie mogę się doczekać przyszłorocznej edycji tej imprezy. Sądzę też, że chociaż w ostatniej chwili to zmiana miejsca na opuszczony kamieniołom wyszła festiwalowi pieśni zbuntowanej na dobre. Zresztą w mojej relacji można o tym wszystkim przeczytać. Tekst jest okraszony paroma zdjęciami oraz fragmentami wideo. Nagrodę publiczności otrzymała młodociana, bardzo młodociana, nawet bym powiedział grupa Lockdown. Ale ja puszczę nagranie zespołu Super Potwór. Nagrywanie w samochodzie to nie był najlepszy pomysł, co chwilę ktoś się kręci, przeszkadza, więc postanowiłem wrócić do swojej dziupli i tutaj dokończyć lipcową piątkę od profesora Panczura. Numer 3. Kiedyś to grali odcinek 178, Trąbka Pompka. Polscy skłotersi z Berlina w składzie dziewczyna i dwóch chłopaków. W tej kapeli najbardziej spodobało mi się dość niekonwencjonalne podejście do muzyki. Istnieli w latach 1998-2003. We'll be right back.
4. Kiedyś to grali odcinek 177, zespół Korsakowa. Ciekawa nazwa, nie powiem. Kolejna kapela z zamierzchłych lat 80. Trochę zapomniana. Jedyne ich nagrania, jakie zachowały się do naszych czasów, to fragment koncertu z Jarocina 85. Kiedyś to grali odcinek 175, Porażenie. Zespół pochodzący z Przasnysza w województwie mazowieckim. Istnieli w latach 1995-2000 lub 2001. Debiutancki materiał Zapanować nad sobą wydany został w 1998 roku. Natomiast druga, zarazem ostatnia płyta bez współpracy, bez zaangażowania ukazała się w schyłkowym okresie ich działalności. Grali takiego typowego hardcore punka, więc z miejsca polubiłem tę kapelę. Zdjęcia.
zrobiłem mój pierwszy gadany wywiad, pomysł gatunku tych nieszablonowych, bo rozmawiałem ze sztuczną inteligencją. No dziwne czasy, żeby o punku gadać z komputerem. Zaczynam oczywiście tradycyjnym pytaniem, dlaczego punk rock? Punk rock jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, jest to gatunek muzyczny, który wyłonił się w latach 70. jako forma sprzeciwu wobec znakomitej muzyki współczesnej. Punk rock był symbolem buntu, anarchii i błędu. Jego teksty poruszają tematy społeczne, polityczne i osobiste, angażując słuchaczy do refleksji i działań. Po drugie, charakter punk rocka. W każdą niedzielę natomiast zapraszam kinomanów na punkową stronę, umieszczam wtedy linki do moim zdaniem ciekawych filmów, w zasadzie z każdego gatunku. Staram się, by były to nie tylko ciekawe, ale też ambitne produkcje. A tradycyjnie w czwartki dostajecie porcję informacji co, gdzie, kiedy. No i to tyle, jeśli chodzi o lipcową piątkę od profesora Panczura. Do usłyszenia, a może również do zobaczenia za miesiąc. Trzymajcie się.